Zebrałem na kamerkach 8 biednych osób. Ich średnie hajsu na koncie to 35 zł i 6 groszy. Ale pomiędzy nimi ukryłem jednego bogacza. Tak wyglądają jego konta. Zadaniem biednych będzie wygłosowanie bogacza. Mają na to 6 rund. Jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Czas start. Z kamerkami byłoby to dużo prostsze. W początkowych rundach nasi gracze nie będą się widzieć. Potem to się zmieni. Okej, to może ja zacznę. Dość kontrowersyjne pytanie. Na kogo dzisiaj głosowaliście? Wiesz co, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby wstawiać to na YouTube'a. Może pomijmy to pytanie. Powiem na świetny pomysł, jak można już jakąś część wyeliminować, a możemy się pochwalić telefonami. O Jezu, ja nie mogę, bo ja jak cokolwiek muszę, to pierdolnie. Ja mogę się pochwalić, ale musicie wierzyć mi na słowo, bo aktualnie używam telefonu jako kamerki. Ja mam iPhone X. O, ciekawe. To jest stary model. Fajny, jest, tak, płynny. Ja mam go od jakichś 4 lat. Aktualnie Huawei Honor View 20, kupiony też w sumie 4 lata temu. Jako kamerka jest zarąbisty. Oni w ogóle zapomnieli, że tak naprawdę bogacz może kłamać. Nie musisz powiedzieć prawdy. Ja dostałam od mojego brata 11 na urodziny. Mm-hmm. Czwóreczka? Ja mam iPhone'a 13. Zakupiłem 2 lata temu. Teraz ja. Czekaj, jaki to jest model? Xiaomi Redmi Note 11. Ja mu ufam. Ja mam telefon Oppo. Nie wiem, co to jest. Dobry jest, kozacki. 4 kamery. Ja dostałam iPhone'a 11 po siostrze, bo sobie kupiłam 15. Siostra bogata, okej. Okay. Mam iPhone SE 2020. Też go mam tak już z 3 lata. No, ja mam iPhone'a 13 mini. Podejrzane. Wyrzucamy wszystkich iPhone'iarzy. Właśnie to się tak wydaje. Któryś z nich musi być. Nie, nie róbcie tego, nie róbcie. Kolejne pytanie. Jedynka. Jakby nie będę pytał, czy ktoś się uczy, czy uczył, po prostu zadam to samo pytanie do wszystkich. Uh-huh. Na jakim jesteś lub byłaś kierunku? Jestem aktualnie na ostatnim roku studiów licencjackich na kierunku kryminologia. Wow. Mamy tutaj jakiegoś Sherlocka, ej. Skończyłem technikum elektryczne. Czwarta klasa technik reklamy. No to ja studiuję, jestem na drugim roku. Kierunek zarządzania. Czwarta klasa technikum technik reklamy. Ja skończyłem podstawówkę. Nie, kurde. Pytam na serio. Ja mówię absolutnie. Ja nie umniejszam niczemu. Dobra, nie, okej, okay, na luzie. Tak po prostu luźno pytam. Siódemeczka. Czwarta klasa liceum Biolchemfis. Ja jestem na pierwszym roku studiów na biologii. Technik stylista. Czwarta klasa. Na którym roku? Mhm. Jeszcze jedno szybkie pytanie, póki zdążymy tak już na prędkości. Ile masz lat, jedynka? 21. 20. 18. 20. Ja 18. Ja mam 19. Ja też. 18. 18. Okej. Okay. Szóstka, 19 lat. Skończyłeś szkołę podstawową. Jakoś musiałeś przeżyć. Więc no, ciężko mi wierzyć, że... Mati, ale tam kmini, o kurde. Trybiki latają. Chociaż nie, no kurczę. Jest tyle możliwości, to był fałszywy drop. To jest też dobre pytanie, tylko nie wiem, czy nam starczy czasu. No. Czy w jakiś sposób sobie dorabiasz lub pracujesz stale? Wiesz co? Aktualnie ze względu na studia to tak średnio. Ja mieszkam ze swoim chłopakiem i on aktualnie pracuje. Okej, okay, dwójka. Aktualnie nie. Ostatnio musiałam się zwolnić z pracy, ale szukam nadal. A gdzie pracowałaś? W Degrasso. Nie pracuję. Animator dla dzieci typowo. Tak festynowo, rozkładanie festynów, potem animacja. Tak, fajnie. Ja miesiąc temu zacząłem pracę w nie powiem czym akurat, ale jest to praca niskich standardów. Ale żadna dużo praca nie hańbi, nie? Dokładnie. No, oczywiście, tak, oczywiście. Jakby to jest twoja decyzja, czy powiesz tam czy nie. Ale wiesz, podejrzane. Ale każdy powie. Ja rozumiem. Nam by się przydała taka informacja. Bo dajesz co na siebie podejrzenia takim sposobem. Ja mogę przyjąć takie podejrzenia. Okay, ja mam inne sposoby, żeby udowadnić, że jestem biedny. Dobra, siódemka? Ja jestem kelnerką, ale to jest tak, że wiesz, na eventach, czyli czasami jest robota, czasami nie ma. Ósemka? Jak pracuję. Ty nic nie robię. Mam ktoś pomysł na jakieś pytanie? A na przykład w jakim mieście mieszkacie? Że co, że niektóre miasta biedne? Możesz mieć chatę za 2 miliony, ale możesz mieszkać na Podlasiu i co to zmienia? No, no to totalnie nie, ale... Słuchajcie, zostały ostatnie 3, 2... Jeden. Koniec pierwszej rundy, a to znaczy, że będziemy teraz głosować. Wyciągnijcie karteczki, napiszcie numerek osoby, która myślicie, że jest bogata. Mam wieści dobre lub złe, zależy jak na to patrzeć. Nikt nie odpada, bo mamy remis. Prawie wszyscy zebrali po jednym głosie, tylko dwie osoby zebrały 2 głosy. To jest piątka i szóstka. No. Okay. Czyli okazuje się, że próba zbyt dużego drążenia rodzi strach ludzi. Nie, ja doceniam starania właśnie. Ja zwołtowałem szczerze, nie mogę powiedzieć kogo, ale w kogoś z iPhone'em. Nic mi nie dała ta runda, tak sądzę. Więc zapraszam na kolejną rundę, zastanówcie się dobrze teraz, na kogo będziecie głosować. Czas start. Dobra, słuchajcie, zaraz wracamy do szukania agenta, ale najpierw
Reklama. Już jutro, czyli w sobotę 28 października, odbędzie się gala Cloud MMA 2. Zobaczymy na niej m.in. Naimana, Denisa Załęckiego, czy na przykład Lorda Szymasa, którego mogliście zobaczyć w jednym z moich ostatnich filmów. Wyniki gali możecie obstawiać w Fortunie, a jeśli w trakcie rejestracji wykorzystacie mój kod DRYHODO, dostanie się pierwszy zakład do 100 zł bez ryzyka. Jeśli wygracie, to zgarniacie hajs, jeśli nie, hajs wraca z powrotem na wasze konto. I uwaga, później dostaniecie jeszcze dwa takie zakłady, na 200 i 300 zł. Szczegóły w opisie i w przypiętym komentarzu, a teraz przejrzyjmy sobie kartę walk. Powiedzmy sobie szczerze, main event mnie za bardzo nie interesuje. Tutaj jest champion, którego chcę zobaczyć. Naiman. Ma stoczyć dwie walki, ale to jest taka mała gwiazdeczka. W przypadku wygranej Naimana lub przewalczenia przez niego trzech rund. Dobrze się zabezpieczyli. I po dopuszczeniu przez lekarza. Czyli pewnie wiemy, jak się skończy. To będzie jego drugi oponent. Lizak. No i jeszcze ten pojedynek. No nie wiem, chyba Nikita, tak mi się wydaje. I teraz patrzcie na to. Boro na 10. Chłop literalnie będzie walczył na 10 osób. A wśród tych osób jest Lord Szymas. To jest nasz człowiek. Występował u mnie już na kilku filmach, także myślę, że musimy kibicować tej dziesiątce. La Luna i Bobek. Wiadomo, że Bobek. Super Mario. Chłop prosto od Barbera. Musimy na niego postawić. Pamiętajcie, że zakłady są dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Klikajcie link w opisie i rejestrujcie się na Fortunie. A my wracamy do filmu. Jedna osoba pytała tam o śniadania, które jedliśmy dzisiaj też. No, nie odpowiedzieliśmy, to możemy teraz. Na razie agentowi idzie bardzo dobrze. Jeszcze 5 rund i wygrywa. Ja nie jem śniadań. Wiem, że to jest bardzo niezdrowe, ale ja nie mogę rano jeść. Pierwszy posiłek, który dzisiaj zjadłam, to był hot dog z szafki. Ja mam tak samo jak jedynka te śniadanie, jeśli mogę, a że dzisiaj wstałem o 15, bo wczoraj do 5 żeśmy w Kantera grali, to od razu jadłem obiad. A na obiad mieliśmy normalnie jakiś tam sosik, mięsko, ziemniaczki. Jako, że jestem teraz na redukcji, to piankę, w sensie taką z galaretki. Ja też stałem trochę później, no i zamiast śniadania zjadłem po prostu już obiad odgrzewany, ryż z klopsikami i tam była jeszcze jakaś taka słodka. To ja jadłem 3 kiełbasy morlińskie albo śląskie, serek wiejski, tylko kawka, tam dokładnie cappuccino. 3 kiełbasy, bo trochę... Tak, jestem na masie. Podejrzane. Na bogato. Na bogato. Na bogato. Nie wiem, co to jest gigatanie. Ja już powoli podejrzewam, kim ty jesteś, ale nie powiem. Z kimś mafiozą, jak to. Ja po prostu już po głosie mniej więcej wiem, ja kto to może być. Ja też już wiem, kto to jest. O skur... Co? Przepraszam. Parę razy był na filmie na bank. Po głosie i po głosie. I teraz już też wiem, kto to. O, na pewno jesteś bogaty. Mm. A z drugiej strony to jest dla mnie na plus, bo teraz możecie mi ufać. Tak, ale wiem, jak wyglądasz i musisz mieć pieniądze na jedzenie, no. Ale idą grubo. Ja jestem w pełni szczery. Jest taki popularny cytat. Jestem gruby, bo mnie stać. To jest gówno prawda. Ten cytat właśnie jest na odwrót. Nie jestem gruby, bo mnie nie stać. A masz karnet na siłownię? Karnet na siłownię, tak, bo to się dużo bardziej to opłaca niż kupienie rzeczy do trenowania w domu. Dobra, może wrócimy do śniadania. No ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale musicie mi uwierzyć na słowo, bo byłem w restauracji z mamusią. Mamusia postawiła. Ziom chce odpaść chyba. Wiem, ale no ja po prostu staram się was nie oszukiwać. I zjedliśmy sobie, ja już wam powiem nawet dokładnie, jakie ona jest. Naleśniczka z Oreo, z mascarpone i z czekoladą Milky. No, tak, ja chyba gdzie to było. Bardzo dobre. Nie, ja to za to zapłaciłem. Za darmo, więc wziąłem. Też bym tak chciała. Może podwójny agent, kto wie. Ja tosty z serem, standardowo. Ja kawę tylko wypiłam. Ale rozpuszczalną. Ja dzisiaj dostałam śniadanie, bo spałam u kolegi w Łodzi i zjadłam chyba jakąś taką bagietkę i napiłam się coli do tego. Pojadłam w pociągu. Ej, mam fajne pytanie. Dawaj. I teraz słuchajcie. Kto z was już był chociaż raz w filmiku u Choda, ewentualnie kto składał się do rekrutacji. Zaraz wam powiem, dlaczego zadaję to pytanie. Panie, rozumiem, no! Co oni kombinują? Jedynka. Ja nigdy. No ja byłem raz. Ja też byłem raz. Ja nie byłem u filmiku na Choda jeszcze, tylko się zgłaszałem. Nie, no to ja byłem 4 albo 5. No to ja już wiem, kim ty jesteś, nie? No, wszyscy wiem, kim ty jesteś. Pierwszy raz jestem. Ja byłam chyba 2 razy. Ja nie byłam nigdy. To jest pierwszy raz. Ja byłam 2 razy, ale jeden odcinek jeszcze nie wyszedł. No, dlaczego zadałem to pytanie? Bo osoby, które chciały się, że tak powiem, pojawić w odcinku, chciałyby zarobić. Trochę prawda. Tam nawet bogaty też może chcieć zarobić. Ale też prawda, że no, może i tu. No nie. Ale jak to, że tylko dla pieniędzy tu przychodzą? Niemożliwe. Super atmosfera. Świetni ludzie. Sława. Miała pieniądze, to i tak bym chciała zdobyć więcej pieniędzy. Czemu nie? No tak, to będzie interesujące pytanie. Nie wiem, czy zdążymy. Ile byście chcieli minimalnie zarabiać? Że idziecie do roboty, to jest wasza minimalna stawka, że tyle chcecie zarabiać. Minimalnie? 2-300 na rękę. I to ja mam tak samo. Aktualnie w takim, że tak powiem, punkcie mojego życia nawet najniższa krajowa by mnie zadowalała. Ja powiem godzinowo. U mnie to jest 20 zł godzinowo. Już najniższa krajowa wynosi więcej. Chodziłam do 5 prac, a jedna moja praca była tylko legalna. Policja, proszę nie oglądać tego filmu. Czy tam urząd skarbowy. Ja bym tak chciał, no
3K na rękę, nie? No bo jednak to trzeba przeżyć, nie? Minimalnie, jeśli chciałbym tylko mieć pieniądze do przeżycia, no to wiadomo, no strzelam wtedy w 3-3,5. Ale jeśli miałoby to, uważam, być sytuacja komfortowa, w której sobie pozwolić w stanie na wszystko, to już wtedy bym strzelał po 6. Ja tak nie wiem. 25 na godzinę w jakiejś w miarę spoko robocie byłoby dla mnie. Bardziej kwestia roboty niż wypłaty. Jeszcze nie wiem. Czwóreczka ma zajebisty, będę szczery, mikrofon. A wiesz, że o tym myślałem, nie? I teraz muszę od razu wyjaśnić, żeby ktoś nie gadał, że no a przecież ty też masz dobry mikrofon. Tak szczerze, gówno prawda. Proszę państwa, koniec czasu. Nie wszyscy się wypowiedzą na ten temat, ale teraz trzeba zagłosować. Także pomyślcie, co usłyszeliście w tej rundzie, jakie macie tropy, kto wam śmierdzi najbardziej, no i dawajcie swoje głosy. Proszę państwa, z liczbą głosów 5. Zdecydowaliście, że odpadnie numer 4. No niestety. No to słuchajcie, teraz jeszcze jedna sprawa. Po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy gracie dalej, czy kończycie zabawę i dzielicie się hajsem. Haczek jest taki, że jeśli w waszym gronie nadal jest bogacz, to on wygra całą pulę. Jesteście pewni, że czwóreczka to był bogacz i chcecie zakończyć rozgrywkę? Nie. Nie, kończymy. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę w tej rundzie. Zobaczymy się. Ojej. Czas start, widzicie się, możecie teraz gadać. No i za 10 minut widzimy się na głosowaniu. Let's go. Dobra, to właśnie wracając. Właśnie o to chodzi, że taki mikrofon nie jest dobry. Upatrz, może okej, z bliska brzmi fajnie, coś tego typu. Ale nie jesteś tego w stanie ustawić. Sobie stoi mikrofon. Ja idę tutaj, a ty mnie słyszysz normalnie. Ma więcej niż jeden pokój w mieszkaniu. Ło, bogacz. Patrzmy też na mikrofon 9. No bardzo. Bardzo ładny właśnie, taki streamer. No wiem. Wziąłem niby mikrofon. Gdzie tu mikrofon widzisz? Te słuchawki, no. On jest tak biedny. Patrz na to, to jest kolejny dowód, że jestem biedny. Te słuchawki są rozjebane od pół roku, rozumiesz? Patrz, to nie działa, nie mogę sobie tym manewrować. Ile kosztują takie egirlowe? Egirlowe słuchawki zostały mi zafundowane. Wszystko dostał. Wszystko ma za darmo, wszystko dostał. Ósemka, całkiem drogi makijaż. Drogi makijaż, a najtańsze kosmetyki przecież na sobie. To było źle powiedziane, drogi. Tak na odcinek malować nie szkodzę ci makijażu. No jak to na mój odcinek? No wiadomo, że w najlepszych ciuchach w garniturze proszę przychodzić. Niestety codziennie się mają. To nie znaczy, że to jest drogie, bo są najtańsze kosmetyki, naprawdę. Mogę zaraz pokazać, sobie sprawdzimy ceny, nie? Muszę zrobić how much is your outfit. Dobra, spoko. Tylko to trochę zajmie dużo. Tak na szybko. Dobra. No, odjedzimy. Szybko. Ja mam to wszystko z tego, z lumpeksu to jest. Taki sweterek zwykły i jeansy. Koszuleczka taka. Allegro, spodnie takie. Wow. Kieta jedna, kieta druga. Obie są inne, nie? Bo mnie nie sta... Dobrze się ubrali na spodzie, bo naprawdę, ja tu jestem... w dresach. Z HM-u i te spodnie dostałam po mamie i skarpeta brudna. Ja jestem generalnie fanbojem, moja mama jest fanbojem, Pepko. Moja mama jest fanbojem. To zabrałem matce, nie wiem skąd, do spania, z tego korzystam, takie obcisłe leginsiki chyba. Żonobijka z Pepko, mama kupiła w czteropaku rok temu, jak jeszcze były na mnie za ciasne, teraz są idealne. Coś jeszcze? Gaci nie mam. Co? Isik schema za chyba 8 dych, nie jestem pewien. Spodnie czarne. Takie krótkie. Nie wiem ile kosztowały, bo też je dostałem. I z kiedy też mam dwie inne. Ja mam bluzę taką w gwiazdki świąteczną i spodnie od piżamy. Takie. Ja mam koszulkę taką już całą obdartą. Dostałam od chłopaka i jest stara bardzo i mam dresy z lumpa obecnie. Adidaski, ohoho. Koszulka kukana, koncertu, dresiki lump. Nike i jakieś czarne skarpetki z Pepko chyba. Nikt chyba nie odmówi temu, że szósteczka ma całkiem fancy pokój. Stary, ty nie wiesz co mówisz. Tutaj ostatnio mnie zalało. Patrz kurwa, ta pralka, tutaj jest pralka. Ona nie działa, rozumiesz? Coś mi będziesz mówił o fancy pokoju. Masz mieszkam w piwnicy dosłownie. Ale ósemka też ma fancy pokój dość. No właśnie o tym mówię. Nie widzimy bardzo właśnie... mało tego pokoju. Mogę zrobić room tour. Przestawi kamerkę, a tam guci ściana. Dobra, dawaj, robimy room tour. A każdy czy ja? No możemy każdy zrobić, jedyneczka. Ale tak na faście robimy, tylko słuchajcie. Dobra, dwójeczka. Co to jest za jakiś system Dolby Surround? Będę szczery, u mnie jak się teraz schowam, u mnie widać dosłownie cały pokój. Ten pokój ma 3 na 5 metrów, no. Dobra, jak się uda, nie wiem czy mi kabla starczy, to wam całe mieszkanie pokażę. Patrzcie, tam, to jest dziewczyna. No way. O, to już jest. To drogie w utrzymaniu. Jak to jest moja mama, w sensie co? Książki, tutaj się uczę, drogie. Na podłodze, no i szlafroki. I ja.
książki, dość droga inwestycja, nie powiem. Czy ma książki? Nie, od 3 lat nie kupiłem ani jednego podręcznika do szkoły. Biurko i tam jest łóżko, no i tyle w sumie. I tu jest dobra, ósemeczka, gdzie mam kazać się szybko, szybko. O, kołyska. Kołyska dla kogo? Na siostrzeńce. Rozumiem. I stop, proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Wyłączę kamerkę, żeby nie było widać, kto na kogo głosuje. Jeszcze większa zgodność niż w poprzedniej rundzie. 6 głosów zostało oddane na numer 8. Niestety. I w ten sposób odpadła druga osoba, ale pozostała 7 postanowiła grać dalej. Pokażcie konto bankowe. A inaczej, może kto jakim jest banku, tak wiecie? Mbank. Santander. Millennium. Mbank. ING. Pekao. Santander. To nam nic nie dało, ale... Właśnie nie wiem, co to ma być. Droższe konta w banku? Chyba wszystkie są za darmo. Przynajmniej ja mam to darmo. Rzecz, którą sama kupiłaś, bez pomocy niczego. To jest dobre. Ubrania, może jakaś kurtka za 300. Jedna praca dorywcza, między innymi wieża, która na przestrzeni lat była nieco upgrade'owana, tutaj było 500. Z moich, że tak powiem, streamerskich zarobków. Mało komu kto co będzie mówiło, ale ja jestem kolekcjonerem starych gier i kupiłem sobie pierwsze Diablo i kosztowało 350 zł. Niestety. Trójeczka pokazała klawiaturę. Ta klawiatura kosztowała około 200 zł. Ja aktualnie klawiatura, z której korzystam, sobie kupiłem po świętach ostatnich. Nie wiem, chyba 700 zł od Razera. Najdroższy, co kupiłem, tak typowo solo. Najdroższym zakupem, który zrobiłem sam z siebie, bez żadnych pieniążków, które dostałem od kogoś, było zapłacenie za to mieszkanie za miesiąc. To jest najdroższe, co na co mogę pozwolić. A ty wynajmujesz? Tak. 7? No właśnie, ja nie wiem, bo ja zawsze ktoś kupuje, to wolę sobie dołożyć po prostu też pieniędzy, które zaoszczędziłam. A tak, no jeśli sama, no to jakieś ciuchy. Okej, okay. 9. Fryzjer. Nie, drogie. Fryzjer, jak fryzjer? Drogi jest. No farbowanie włosów u fryzjera kosztuje chyba z ile? Blond, długie włosy. Często chodzić do fryzjera? Co 3 miesiące, 4. Ostatnio miałam za 500 zł, a wcześniej za 300, ale mi spaliła fryzjerka głowę. Tobie też. Miałem takie włosy i mi spalili. Dobra, to może gdzie byliśmy na wakacjach w tym roku? Na wakacjach? Dawaj jedynka. Dobra. Ale na szybko. Moi rodzice mają dom przy Koszalinie, pojechałam po prostu do nich i do Mielna. Kraków, Poznań, do znajomych, tyle. Byłam w Turcji, ale pracowałam na te całe wakacje, plus jeszcze miałam pieniądze z 18. Podejrzane. Turcja? Ja byłem 3-krotnie na działce moich rodziców, takiej typowo kamperowej. Ja to w sumie nigdzie nie byłem, przez całe wakacje spotykałem się w sumie ze znajomymi i grałem w gierki. Ja byłam w domku u dziadków, w sensie no mają działkę i tak w domku. Ja byłam w Kołobrzegu i we Wrocławiu. Nic nie wzbudziło jakichś takich podejrzeń. Oprócz Turcji, nie? Nie było w końcu tego pytania o hobby, o to, co w wolnym czasie robicie. Bez kitu, niektóre hobby są drogie. Moim hobby jest, jak wracam do domu, to lubię sobie pograć w CSK. Jestem wolontariuszem w schronisku, lubię z pieskami spędzać czas. U mnie to muzyka, zbieranie płyt CD i kaset, no i retro gaming, czyli granie w stare gry i w sumie zbieranie tych starych gierek, nie? I pokazywanie tego na Twitchu. A jakie masz takie, miałeś taki pik viewersów na Twitchu? W sensie, ile miałem ludzi na raz? Na raz. 60. Ja maluję obrazy, to są moje 2 obrazy aktualnie. To aktualnie typowo sama siła w sobie, siłownia, nawet nie ma zbytnio czasu na gry. Ja gram w gierki komputerowe, w ligę konkretnie i z przyjaciółmi gramy. Zaczęliśmy ostatnio grać w karciankę Magic the Gathering, która jest wspaniałą grą. Nie stać mnie sobie kupować tego, więc dostałem ostatnio od znajomego talię, więc jakby żeruję na nich. 3, 2, 1. Koniec. Proszę państwa, nie wszyscy znowu się wypowiedzieli, ale niestety 10 minut minęło. Będziemy głosować, chowam wasze kamerki i oddajcie swój głos. Bardzo trudny wybór. Przypominam, że to już była 4. runda, jeszcze tylko 2 będą przed nami, także zastanówcie się dobrze. Tym razem znowu ktoś odpadnie. Mamy 4 głosy na osobę z numerem... 9. Niestety. Teraz proszę państwa, pokażę wam coś. Mam dla was stan konta, właściwie to kont, osoby, która jest bogaczem. No kurde, czy ktoś pamięta, kto mówi jaki bank? No mam to nagrane! Ej, ale nikt nie wymienił 2 banków. O, w dupę. Okej, to ja chyba wiem, co to jest za bank. To nie jest ING? To jest ING albo ten drugi. Też mi się wydaje, że to jest ING. What? Tak, to jest ING. To na pewno nie jest mój, bo mój ma takie kółko. A jaki ty masz? PKO. Leciał M-Bank,
ING, Millennium, Santander. Chyba te cztery banki mi się zdaje, że leciały. Ja byłem jedyną osobą z ING. Mi się wydaje, że to jest od ING, ale ja nigdy nie widziałam innych apek bankowych niż swoje, tak naprawdę. Szkoda. Mi się wydaje, że to jest ING, bo mi szwagier ostatnio też pokazywał swoje konto i było bardzo podobne. Czekajcie, robię research, no. I właśnie, możemy sobie sprawdzić przecież. To mówił, że ma Millennium, bo ja nie pamiętam. No. Ja mówiłam, że ma Millennium. Możecie sobie sprawdzić, jak wygląda. Mam domyśl, że to jest PKO. Pokaż. Wyślij. Pas, dawaj, no. Pokaż. Widać tą czcionkę. No. No to jest ta czcionka. Proszę bardzo. No, jeden to jeden. Kto mówił PKO? Siódemka. Ale też możliwe, że już odpadł. Podejrzewaliśmy dziewczynę z fancy pokojem. Tylko no właśnie jeszcze nie zadaliśmy tego pytania wcześniej. Ej, bo jeszcze jedna sprawa jest taka, że ty wysłałeś PKO Bank Polski, a ja mam w tym drugim PKO. Bank niemiecki? Nie, bo to jest, patrzcie, no to jest i PKO, i Bank Polski, a jest jeszcze to drugie PKO SA. Ej, to prawda, są dwa. Zawsze mówią, że coś tam z żubrem czy coś. Sprawdziłaś przynosę w aplikacji i tak nie wygląda, bo to nie jest to PKO. Ale myślę, że jedno od drugiego daleko nie leży. No to czekaj, zaraz ci znajdę. Różnią się wyglądem, różnią się. Mi się wydawało, że to było ING, bo nawet na logo ING ma taką samą czcionkę, no spójrzcie. Może studenci po prostu tutaj, nie, wiesz, studenci. Nie. Mówi się, że żyją biedni studenci, ale może to są po prostu, wiesz, pieniądze odłożone na przeżycie na całe studia. No, może właśnie, może rodzice wysłali pieniądze i już po prostu wszystko na lokatach. Też jest taka opcja. Stop! Proszę Państwa, chowam kamerki i czas na głosowanie. A ile nam zostało głosowań? To jest piąta runda, czyli będzie jeszcze jedno. Dobra. Dobra, proszę Państwa, mamy wyniki, możecie schować swoje głosy. To tam, Mati, się modlisz? Boisz się, że to ty? Nie, boję się, że nikt nie zostanie wygłosowany bardziej już w tym momencie. Słuchajcie, chciałem powiedzieć tak. Dwie osoby dostały jeden głos, jest jedynka i szóstka, ale jest jedna osoba, która dostała cztery głosy i jest to siódemka, jak się nie trudno domyślić. Co jest? A przed nami ostatnia runda. Jeszcze możecie zdecydować, że na przykład już wyrzuciliście impostora, jesteście pewni. No i wtedy dzielicie się tak jak teraz. Każdy by dostał wtedy po stówie. Pytanie, czy tego chcecie. Bo jeżeli teraz nadal jest w waszym gronie bogacz, to on wygrywa całość. Za duży strach trochę. Mi się wydaje, że bogacz jest już wywalony. Też, tak, kurczę, gdzieś tam jest na końcu... Ósemka, moim zdaniem chyba ósemka. To ręka, kto chce jeszcze jedną rundę? Do końca lecimy. Dobra, no to jesteście przegłosowani. Ostatnia runda zaczyna się teraz, macie 10 minut, let's go. Czemu dwójeczka nie chciałeś tego? Znaczy, nie wiem, bo ja się teraz zastanawiam, to jest mętlik i jest trudno, nie powiesz, że nie jest trudno. Ja powiem, dlaczego ja nie chciałem, bo wiem, że ja jestem czysty. To jest kwestia tam, nie wiem, w sumie ilu złotych. Jedna osoba z nas nie dostanie tej stówy, a nam to tak naprawdę co, dwie dychy więcej dostaniemy. Będę z tobą szczery, dwie dychy dla mnie aktualnie, to jest w chuj. Za dwie dychy? Ja jestem w stanie sobie kupić albo takie jedno pełne, albo na przykład taką witaminę D pełną za dwie dyszki. Bardziej mi chodzi o to, że ja patrzę tak z sercem, bo piwa. Wiecie, do wszyscy jesteśmy biedni. Dlatego nie chciałem podnieść ręki, bo jeżeli nas piątka, od nas każdy jest biedny, że tak powiem, za przeproszenie, to po prostu mamy po stówie, a stówa tu jest naprawdę dużo pieniędzy, za stówę można dużo zrobić. Chciałam tylko powiedzieć, że piątka, ty się wydajesz mega ambitnym chłopakiem i ty mi się wydajesz takim chłopakiem, co idzie do kolegów i mówi, słuchajcie, ja zarobiłem tyle i tyle i ja to wszystko odkładam, bo chcę zbudować kiedyś dom dla mojej kobiety. Aktualnie będę szczery, to bardziej wygląda tak, że codziennie po szkole to ja jadę do dziewczyny i to ona mnie karmi. Rodzice mojej dziewczyny mnie na tyle lubią, że czasem przyjeżdżam i ona mówi, zobacz, moja mama myślała o tobie, kupiła ci jeszcze to. Jakby ja więcej jem u niej niż u siebie w domu. To jest mój idol, zawsze byłem za nim, jak był uchodzony na odcinku, nie? Powiedz mi tylko o fortunę szóstka z tyłu. A wiesz co? Dostałem od mojego dobrego kolegi. Dobrego kolegi dał mi w prezencie na nowe mieszkanie. A po co? Nie wiem w sumie. Dobra, wasze ulubione piwo. Nie piję alko. Jak piję, a aktualnie już przestałem, ale jak piłem, to był to harnaś, ale potem lech. A jaki lech masz w stanie? Zwykły, najzwyklejszy. Nie znam gatunków lecha. Lech Pils, lech Premium, lech... Premium, bo Pilsów nie sprzedają na Lubelszczyźnie. Ja za bardzo nie piję piwa, ale jak już to możemy policzyć pod piwo, no to garaż jakiś, coś w tym stylu. O to u mnie albo lech Premium, tak wybieram. Nie no, mój człowiek, żółwi. Ja piję harnasia. Takie najzwyklejsze szczochy. Dobra, już chyba nic nie wymyślimy, ale jak będzie się wszystkie cicho, to usłyszycie, jak mój kot mruczy. Słychać. Nie wiem czemu, ale wewnętrznie, mimo że... Bo dobra, nie będę mówił, bo tak nieładnie, no. No mów, powiedzieć. Nie, wiesz co, zawsze może teorii paść na mnie, ale uważam, że na tyle jakby się wybroniłem. Ja uważam tak samo. W tle widać moje babcine firanki pomarańczowe, babcine ściany. A nie, może specjalnie na ten odcinek jesteś tak bogata, że wynajęłaś sobie mieszkanie babci. No, kurde. Wiesz co, jest problem, bo moja babcia od jakichś 11 lat nie żyje. Ja jestem aktualnie w jej mieszkaniu. Dobra, 10 sekund.
Ostatnia szansa. Dobra, było miło, fajnie. Ostatnie głosowanie to jest, pamiętajcie. Kto teraz odpadnie, ten nic nie wygra na 100%. Natomiast reszta okaże się. Powiem tak, piąteczka zebrała jeden głos. Dwójeczka zebrała dwa głosy. Szósteczka zebrała dwa głosy. Także mamy remis. To znaczy, że z tej piątki już nikt nie odpada. Ale nadal może być tutaj bogacz. Także teraz przejdziemy do osób, które odpadły wcześniej. I każda z nich powie nam, ile ma w tej chwili na koncie. Czwóreczkę. Siemka, powiedz nam, ile masz na koncie. Ja mam 188 zł. Czyli proszę państwa, to nie jest bogacz. Ósemka. 90 groszy. Dobra, proszę państwa. Przedostatnia, odpadła dziewiątka. 34,72. No i dobra. Ostatnia informacja. Od tego zależy, czy nasza piątka, czyli 1, 2, 3, 5 i 6 wygrają po stówce, czy nie wygrają nic. Siódemeczko, powiedz nam, jaki jest swój stan konta. Około 130 tysięcy. O kurwa! 130 tysięcy! Czekaj, co kurwa? Czyli finalnie 1, 2, 3, 5 i 6 wygrali po 100 zł. Jeśli chcecie brać udział w takich odcinkach, to link do mojego Discorda jest pod spodem, tam robię rekrutację. A tu jest film, w którym 8 trzeźwych osób szuka jednego ukrytego pijanego. Kliknij. Pa, pa.